Myślę, że nikt tego nie wie. Raz w tym roku mieliśmy, w tym sezonie mieliśmy 27-8-dniową przerwę od grania, wróciliśmy i tak naprawdę szliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet punktu. Aczkolwiek teraz troszkę okoliczności się zmieniły, bo choroba, bo wielu z nas przeszło tego wirusa, niektórzy gorzej, niektórzy lepiej, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj w hali z powrotem, w pełnym składzie, że znowu zaczynamy trenować. W niedzielę nie będzie łatwo, bo przyjeżdża zespół, który stracił tylko jeden punkt w tym sezonie, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, ale myślę, że mimo tych okoliczności, mimo tej całej sytuacji jesteśmy w stanie grać naprawdę dobrą siatkówkę, bo każdy z nas ma umiejętności, każdy z nas wie, jak to się robi. Wiadomo, że trochę ciężej jest bez treningu, bez bycia w tym normalnym rytmie treningowym, ale będziemy walczyć. Zobaczymy tak naprawdę w niedzielę, na co nas stać, bo na ten moment nie da się tego powiedzieć. Ale mamy też teraz trochę czasu, żeby się przygotować, tak? Bo prawie cały tydzień jesteśmy w treningu. Co prawda od wczoraj jesteśmy wszyscy, więc myślę, że będzie dobrze. Takie mamy czasy, musimy być gotowi na niedzielę i tyle. Tak naprawdę dzisiaj mamy czwartek, to drugi dzień treningu dla mnie, 21 dni w domu, także nie będzie łatwo wrócić do tego normalnego, że tak powiem, czucia piłki, do tego normalnego rytmu, ale po to tu się spotykamy, po to tu jesteśmy, po to ktoś nam płaci pieniądze, zresztą lubimy to robić, więc taki trochę drugi okres przygotowawczy, albo nawet trzeci w tym sezonie. Ja jestem, że tak powiem, dobrej myśli, bo wszyscy to przeszli, wszyscy gdzieś tam z tym na świecie się zmagają, wszystkie zespoły gdzieś muszą przełamywać jakieś niedogodności, także teraz pora na nas i mam nadzieję, że jak mężczyźni wyjdziemy i po prostu będziemy robić to, co do nas należy, bez jakiegoś narzekania i patrzenia się do tyłu na to, co było. Sam się sobie dziwię, ale nie jest źle. Myślałem, że będzie dużo ciężej, natomiast też no naprawdę szybko udało mi się wrócić jakoś na takie wyższe obroty. Nie wiem, nie mam jakichś większych problemów czy z technicznymi rzeczami, czy fizycznie, więc jestem zadowolony z tego, jak to na razie wygląda. Nie było bardzo źle, ale też nie było tak całkowicie bezobjawowo. Jak słyszę, że bardzo dużo ludzi przechodzi bezobjawowo, tak trochę na przykładzie naszego zespołu ciężko mi w to uwierzyć, bo każdy ma jakieś dolegliwości. U mnie nie było jakiejś wielkiej gorączki, ale ogólnie obolały całe ciało przez kilka dobrych dni, później stracony węch, smak, te drogi oddechowe, czy gardło, czy nos, to do teraz czuć, ale dało się coś robić, dało się utrzymać jakąś tam delikatną aktywność fizyczną, co na pewno pomaga dzisiaj, gdzie nie mam aż takich strasznych zakwasów, jakich się po sobie spodziewałem. Myślę, że o bilansie nie ma co mówić, bo każdy mecz to jest nowa historia i wiadomo, że tak musimy do tego podchodzić. My też mamy dobry bilans, ale to na razie o niczym nie świadczy, tak? W niedzielę wychodzimy i po prostu zaczynamy od zera tak naprawdę, tak? Kolejne spotkanie i mam nadzieję, że to my będziemy się cieszyć. Z Zaksą byłoby ciężko, nawet gdybyśmy byli w swojej najlepszej formie teraz. Także to na pewno będzie bardzo ciężko, bo przyjeżdża, wiemy kto, przyjeżdża mistrz Polski, przyjeżdża zespół, który jest złożony z niesamowitych zawodników, którzy w tym momencie prezentują bardzo wysoki, fantastyczny poziom, także no nie będzie łatwo, ale ja tak jak mówię, głowy do góry musimy mieć uniesione i cały czas po prostu próbować robić najlepiej to co potrafimy, to po co tu jesteśmy, a to jaki będzie rezultat, to na ten moment myślę, że jest inna sprawa, inna kwestia, bardzo ważna kwestia, ale przede wszystkim myślę teraz zdrowie, powrót do jakiejś w miarę dobrej dyspozycji i walka w każdej akcji, o każdy punkt, o każdy set, a jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, to wyniki i rezultaty przyjdą same.